Przyjaciele! Chcemy, żebyście znali prawdę. Bo jest napisane w Piśmie Świętym: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie prawdy wyswobadza. A w obecnym czasie, jak nigdy dotąd, ludzie potrzebują swobody. Dzisiaj się mówi tak wiele o wolności. Ale wolność, ona jest dostępna poprzez poznanie prawdy. Bo ludzie nie mają pojęcia wielokrotnie, co twierdzą. Ja rozmawiam na bieżąco z różnymi ludźmi. I większość z tych ludzi nie potrafi obronić swoich tez. Żadnych. Pytam ich, czemu to robisz? Bo robię, bo jestem wolny. Ja mówię, nie jesteś wolny. Nie potrafisz się wytłumaczyć z tego, co robisz. Więc nie jesteś wolny. Używasz takich sformułowań jak przedszkolak. Robię, bo robię. Nie chcę, bo nie chcę. Wiecie, bardzo dawno temu apostoł Paweł napisał wielki traktat, na którym oparte jest chrześcijaństwo. Napisał list do Rzymian. To fundamentalne prawdy chrześcijaństwa, wypaczone, wykrzywione przez obecne systemy religijne. I chcemy wam dzisiaj powiedzieć, jak wygląda realna prawda. Jak naprawdę mówił Paweł, czego chciał, co chciał zostawić ludziom. Jeśli macie Biblię swoje, możecie je otworzyć, ci z was, którzy jesteście Kościołem, i zobaczyć różnicę między tym, co do tej pory zrobiono z tą świętą księgą. Będę wam czytał trzeci rozdział listu do Rzymian. Od 10 wersetu. Tak napisano. Nie jest czyniący sprawiedliwie ani jeden. Ani jeden człowiek na ziemi nie czyni sprawiedliwości Bożej. Nie ma takiego człowieka. Tam czasem przy tej budce nawet chyba, nie wiem, dzisiaj nie wiem, czy stoją, czy mają wolne, Świadkowie Jehowy stoją tam zazwyczaj przy tej budce zielonej. I oni uczą ludzi sprawiedliwości. Oni mają tyle wspólnego ze Świadkowaniem Jehowie, co krowa z lataniem. Ja jestem świadek Jehowy. A powiedzieć wam dlaczego? Bo poznałem Jehowę i teraz świadczę o tym, co on powiedział. Tam przy budce, słuchajcie uważnie, jak jesteście. 11 werset mówi, żaden z nich nie jest świadomy i żaden z nich nie odnalazł Boga. Czyli nie ma człowieka na świecie, który posiada realną świadomość i kto realnie szuka Boga. Nie ma. A więc wersety te mówią, że naturalnie żaden człowiek, który się rodzi tu na ziemi, nie jest sprawiedliwym człowiekiem. Nie wiem, jak dobry byś nie był, jakich dobrych czynów byś nie dokonywał, to nie czyni cię to sprawiedliwym w oczach Boga. 12 werset. Każdy z nich zboczył z drogi prawdy. Wszyscy razem uczynili siebie bezużytecznymi. Żadne z ich działań nie jest w niczym pożyteczne. W
Wszyscy ludzie na ziemi szkodzą sprawie Bożej, o ile nie przyłączą się realnie do nurtu popularnie zwanego chrześcijaństwem, a w realności nurtu, w którym gromadzą się ludzie, którzy poznali osobiście Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek, który nie poznał osobiście Jezusa Chrystusa, szkodzi sprawie Bożej. Nie tylko nie pomaga, ale szkodzi. Są bezużyteczni. Człowiek bez Jezusa Chrystusa jest bezużyteczny. Dzisiaj wiele się krzyczy, szczególnie wśród polityków. Ile ja zrobiłem, ile nasza partia zrobiła, a ile zamierzamy zrobić. Ale list do Rzymian mówi, jesteście wszyscy bezużyteczni. Wszystkie wasze działania są bezużyteczne. Poznajcie Jezusa. Oddajcie Mu życie, a staniecie się użytecznymi. Dalej, grobem otwartym gardło ich, językami swoimi oszukują. Jad żmije egipskiej pod ich wargami. No słuchajcie, Paweł idzie głęboko w intencje tych ludzi, mówi nie dosyć, że ludzie, którzy nie poznali Jezusa, chełpią się. To każda ich chełpliwość jest niszcząca dla społeczeństwa ludzkiego. Sami siebie niszczą. Człowiek, który nie poznał Jezusa Chrystusa, jest niszczycielem własnego życia i życia innych ludzi. Jak w tobie wzbudza się teraz takie zdenerwowanie na mnie, to znaczy, że albo jesteś humanistą, albo jesteś religijny, albo jesteś wojującym ateistą. Ci są najlepsi. Wojujący ateiści. My jesteśmy dobrzy. Nikt nie jest dobry. Nikt. I to jest najlepsze w tym. To jest bardzo dobra nowina. Ta informacja spowodowała, że przestałem liczyć sam na siebie. Bo ja, to brzmi dumnie. Szczególnie w trumnie. Rozumiesz mnie? Wielkie ja. Usta ich pełne są próśb, rzekomo zanoszonych do Boga, po to, aby przyniósł cierpienie, a nie litował się. Ludzie, którzy nie znają Boga, mówią, Boże nasz, uderz w naszych wrogów. Krzyczą do Boga, chcąc załatwiać swoje sprawy. Chcąc ustawić sobie życie. Mówią, że są chrześcijanami, ale realnie nie mają nic wspólnego z oddanymi Bogu ludźmi. Na tym świecie naprawdę jest ludzie podział. I tu nie chodzi, że to jest podział na lepszych i gorszych, na złych i dobrych, na białych, czarnych, żółtych, zielonych, różowych. Nie, to nie jest podział. Na tej ziemi jest podział na ludzi, którzy spotkali się z Bogiem i którzy się nie spotkali z Bogiem. To jest podział bardzo mocno związany z tym, co kto wybrał. Ja jestem w ogóle przy tym wszystkim jeszcze terapeutą i spotykam się z wieloma ludźmi, którzy rozmawiając ze mną na początku, bo potem to albo odchodzą ode mnie, albo bo już nie chcą rozmawiać na moich warunkach, tylko albo po prostu na początku się kłócą, co spowodowało ich uzależnienie, co spowodowało ich patologię, ale bardzo szybko dochodzimy do takiego miejsca, że nic nie spowodowało. To nie byli rodzice, to nie była woda, to nie były narkotyki, to nie byli przyjaciele, nieprzyjaciele. Wiecie, co ich zmiotło? Ich własne decyzje. To ich zmiotło. Zmiotło to ich. Wiecie, mój ojciec był alkoholikiem, a ja nie jestem. A wiecie, czemu ja nie jestem alkoholikiem? Dlatego, że nie piję. To jest bardzo proste. Ale to jest bardzo proste. Ja nie piję, bo nie chcę.
A nie chcę, bo mi się świat podoba na trzeźwo. A podoba mi się świat na trzeźwo, bo jestem głębokim człowiekiem, a nie płytkim jak staw w zegrzu gostkiem. To moja głębia powoduje, że nie muszę zachlewać ryja. Byłem też narkomanem. Ale kiedy zrozumiałem, że nie muszę być narkomanem, to przestałem być narkomanem. Wybrałem. I świat ten dzieli się na ludzi, którzy wybrali Jezusa jako Pana i Zbawiciela i nie wybrali Go jako Pana i Zbawiciela. Sami sobie są Panem. I dlatego Paweł trąbi o tym w tym liście do Rzymian. Nogi ich prędko biegną, aby rozlać krew. Każdy nieodrodzony z Bożego Ducha człowiek to jest potencjalny morderca. Mówią, nie, ja nie zabijam. Wiesz co? Masz kilkaset myśli non-stop, które przelatują ci przez głowę. Ja nie wiem, ile z tych myśli to są zabójcze plany. Gdybyś tylko nie był zesrany, to nie jednej osobie byś urwał łeb. Ale jesteś cienki, jak żyletka Paul Silver, dlatego tego nie zrobisz. Ale tyle ludzi, ile ty znienawidziłeś, to tylko ty wiesz. Ten mi zrobił to, ten mi zrobił tamto. Powiem ci, skasowałeś więcej ludzi w swoich myślach niż ja. Rozumiesz? Bo ja byłem bandytą. Co sobie pomyślałem, to zrobiłem. Rozumiesz? Ja nie trzymałem tego w sobie. A ty trzymasz w sobie. Większość ludzi trzyma to w sobie. Ktoś ci wyrządził krzywdę, mu ja mu nie przebaczę, ja mu tego, ja mu się odpłacę, ja mu zrobię. Nogi ich prędko biegną, aby rozlać krew. Załamanie i ciężka, przynosząca niewielkie zyski praca. Oto, co przejawia się w naukach ich. Ludzie, którzy nie poznali Jezusa, wprowadzają filozofię do życia ludzi. Takich jak oni. Wprowadzają filozofię zniszczenia. Mówią, musisz robić tak, tak, tak i tak. Musisz myśleć tak, tak, tak i tak. Ciężko pracuj, a twoje życie się zmieni. Staraj się. Jakże to przeciwne do głoszeń Jezusa, który mówił, moje jarzmo jest lekkie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a dam wam ukojenie. On proponował im coś innego niż filozofia tamtejszych czasów, zresztą i czasów dzisiejszych. Dzisiaj jest wyścig szczurów. Ludzie dają się zarżnąć za pieniądze. A jeszcze przy tym wszystkim mówią, tak trzeba żyć. Nie. Nie słuchaj tego, co jest fałszem. Ucieknij. Zerwij się. A tak to u nich wygląda, ponieważ nauki o prawdziwym pokoju, czyli o stanie serca w stosunku między Bogiem a człowiekiem nie poznali. Człowiek, który nie poznał Jezusa, nie ma realnego wewnętrznego pokoju. Gdzie Bóg to jest prawodawca. To jest prawodawca nad wszystkim i nad każdym. To jest prawdziwy prezydent. Jego poglądy są istotne, prawdziwie istotne. Ale jak ktoś nie poznał jego poglądów, jak ktoś nie zna jego zdania, to z automatu przyjmuje coś, co serwuje mu ten system. Paweł to potępia. Nie ma prawdziwego szacunku wobec Boga przed oczami ich. Zobaczcie, ile Paweł pisze o tym, jak bardzo ludzkość jest zniszczona. Ja nieraz słyszałem takie teksty. W ogóle, wiecie, tutaj przed laty
z Agatą głosiliśmy Ewangelię. Stawaliśmy we dwoje z małym głośniczkiem. Sadzaliśmy tutaj na kocyku, tak jak tam dzieciaki siedzą, naszą córeczkę, i głosiliśmy tu Ewangelię do ludzi. I my głosiliśmy trochę inne rzeczy, niż ja słyszałem. Bo przeciętni ewangeliści mówią: ludzie, jesteście wspaniali, jesteście niesamowici, jesteście cudowni. A my głosiliśmy coś innego, mówiliśmy: ludzie, jesteście grzesznikami, idziecie wszyscy do piekła. To była inna Ewangelia, ale to była Ewangelia Pawłowa. Pawłowa, który połowę trzeciego rozdziału mówił o tym, że ludzkość jest upadła. To naród upadły. Naród upadły. Nie ma prawdziwego szacunku wobec Boga przed oczami ich. A przecież wiemy, jakże wiele jest zwyczajów i ustaw, a wszystko to wyliczone jest w prawie. Mówi ono, aby wszystkie usta były zamknięte, twierdząc, że żaden człowiek nie ma prawa osobiście przyjąć zbawienia od Boga, wskutek czego wszystko, co się rodzi w doczesnym porządku rzeczy, czyli w świecie, staje się winnym przed Bogiem. Wiecie, lata temu, znacie pewnie tą historię, bo w kościołach o tym trąbią, że Bóg dał Mojżeszowi 10 przykazań. I powiedział, jak ktoś będzie przestrzegał tych 10 przykazań, to będzie dobrze. Dzisiaj się trąbi o tym. Religia trąbi, mówi: przestrzegaj 10 przykazań. Przestrzegaj prawa Bożego. Mówią na to prawo Boże. Tylko że Paweł mówi, że te prawo, ono nie przewiduje, że poprzez przestrzeganie go można osobiście spotkać się z Bogiem. Ono tego nie przewiduje. Więcej, prawo to pokazuje ludziom, że naturalny porządek rzeczy, który jest tu na ziemi, nie jest drogą do spotkania z Bogiem. Że nie wiem, jakby człowiek się wysilał, nie wiem, jakby próbował przestrzegać tych wszystkich praw, to przez nie nie stanie się sprawiedliwym w oczach Boga. Ktoś powiedział: to po co Bóg to dał? Ja was dziś oświecę. Jestem prorokiem Boga, więc cię oświecę. Bóg dał 10 przykazań ludziom, aby ludzie zobaczyli, że nie są w stanie ich przestrzegać. I żeby nie wiem, co robili, nie uda się im. Bóg dał 10 przykazań po to, aby ludzkość zobaczyła, że potrzebuje osobiście spotkać się z Bogiem, a nie usiłować być dobrym. Usiłowanie bycia dobrym doprowadziło pierwszych ludzi, Adama i Ewę, do zagłady. I Paweł to przypomina. Dlatego zrealizowania zasad prawa nie może przed samą sobą usprawiedliwić się żadna stara natura człowieka. Ponieważ przez realizowanie zasad prawa można jedynie zapoznać się z grzechem. Paweł mówi: jak będziesz się starał być dobrym, żeby podobać się Bogu, to będzie ci w życiu coraz trudniej. Z dnia na dzień będziesz słabnął. Z dnia na dzień. Bo usiłowanie bycia dobrym zabiera energię życiową. Usiłowanie bycia moralnym zabiera energię życiową. I Bóg mówi: spróbuj tego, a zobaczysz, że będzie coraz ciężej. I może wtedy do mnie zawołasz i powiesz: Jezus, już mam serdecznie dosyć.
udowadniania sobie i innym, że jestem porządnym człowiekiem. Już mam dosyć wchodzenia po tych wielkich schodach moralności. Proszę Cię, przyślij swoją windę zbawienia. Wejdę, wcisnę guzik i polecę do góry. Bogu o to chodzi, żeby wybrać windę, a nie starać się wchodzić po tych schodach. Ale od chwili śmierci i zmartwychwstania Jezusa, niezależnie od prawa, które Bóg dał Mojżeszowi, Bóg ukazał swoją sprawiedliwość, mającą świadectwo, będące podstawą powstania prawa mojżeszowego i przekazów proroczych. Bóg dał prawo Mojżeszowi, aby ludzie mogli przeczekać okres, w którym miał się pojawić Mesjasz, żeby sobie łbów nie pourywali. W prawie tym wykazał, że człowiek potrzebuje osobistego spotkania ze Zbawicielem, a potem w Jezusie Chrystusie podał to ludziom jak na dłoni. Ale Bożą sprawiedliwość, a nie ludzką, z powodu wiary w Jezusa Chrystusa dla każdego, kto ufa Jezusowi Chrystusowi, bo w tej kwestii między ludźmi różnicy nie ma. Wiecie, czym jest prawdziwa sprawiedliwość Boża? To przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Każdy człowiek z automatu stanie się sprawiedliwym, gdy przyjmie Jezusa jako sprawiedliwego. To otworzy mu drogę do tego, aby w oczach Ojca być kimś. Jeśli chcesz być kimś w oczach Boga, to zamiast się starać, przyjmij Jezusa Chrystusa jako tego, który umarł za twoje grzechy i powstał z martwych w ciele. Czyż to nie jest prostsze? Czyż to nie jest winda do nieba? Dzisiaj technologia Boża stanęła wyżej niż starożytna manufaktura. Skorzystaj z tego. Skorzystaj z przekazu Pawła, skorzystaj z listu do Rzymian. Ponieważ cała ludzkość utraciła dobrą opinię w oczach Boga, czyli zgrzeszyła, a więc stała się niegodna Jego szacunku. Jednak pomimo tego ludzkość została przez Boga uznana za sprawiedliwą z uwagi na Jego darmową życzliwość, czyli łaskę. Poprzez to, że Jezus Chrystus stał się zapłatą dla Boga za grzechy ludzkości. Oto boska kombinacja miłości. Bóg doskonale wiedział, że ludzkość nie wyrobi tempa. I albo musiałby totalnie zniszczyć całą ludzkość, albo dać ludzkości możliwość bycia uratowaną. Dzisiaj tak wielu ludzi nie zauważa tego. Religia zrobiła z tego system. Mówią, pójdziesz do spowiedzi, wyznasz grzechy, ksiądz ci da pokutę, potem przystąpisz do komunii, a potem jak umrzesz, pójdziesz do czyśćca. Ale nie ma też fryzjerów. No, ale jest szatan. Ale czy są fryzjerzy? Nie wiem. Nie wiesz? Ale nie ma Boga. A chodzisz do fryzjera? A dlaczego uważasz, że są fryzjerzy, skoro chodzisz do fryzjera? A ja go widziałam na żywo. A ja też widziałem Jezusa na żywo. Na pewno widziałem. Tak jak ty nie udowodnisz mi o tym fryzjerze, tak ja nie będę ci udowadniał rzeczy prostej. A spójrz, co ja mam. Powiedziała, że nie ma fryzjerów. Szok. Czy zauważyliście ogłupienie społeczeństwa? W przeciągu jednej minuty ta dziewczyna stwierdziła, że nie ma fryzjerów, chociaż chodzi do fryzjera.
Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. A napisane jest, i dlatego doznają wielkiego obłędu, nie rozumiejąc, co mówią, ani co czynią. Rozumiecie? A teraz coś wam powiem zupełnie z boku. Jak będziesz głosił prawdy Boże, to sam szatan będzie ci dawał dobre świadectwo. Naucz się tego dzisiaj. Słyszysz to od proroka. Tego Jezusa Bóg ustanowił ofiarą przebłagalną za grzech tejże ludzkości. Dostępną dla każdego człowieka przez uwierzenie w przelanie krwi przez tego Jezusa. To właśnie w ten sposób Bóg okazał ludzkości swoją sprawiedliwość, że z uwagi na tę przelaną krew Jezusa odpuścił ludzkości popełniony przez nią grzech. W taki sposób zatrzymał Bóg sam siebie, aby nie zniszczyć ludzkości. Bóg ostatecznie sprawiedliwy, ostatecznie doskonały, gdyby nie doprowadził do odkupienia ludzkości, musiałby ludzkość zniszczyć. Na tym polega jego absolutność, jego absolut. Ale to dobroć Boża objawiła się w tym, że posłał Jezusa. To dobroć Boża. On stworzył system ratunku. Sam zszedł na ziemię jako człowiek i poniósł karę za winę całej ludzkości. Oto sprawiedliwość Boża, dostępna przez wiarę, przez prostą wiarę. Oprócz tego, sprawiedliwość Jego okazana w tym konkretnym czasie wskazuje na to, że On, czyli Bóg, jedynie jest sprawiedliwy i w praktyce usprawiedliwia tylko tego człowieka, który zaufał Jezusowi. Nie ma bowiem ratunku dla żadnego człowieka, który nie odda życia Jezusowi. Nie ma go dla mądrych i dla głupich, dla małych i dla dużych. Jedyną drogą otrzymania sprawiedliwości Bożej jest przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest temat zamknięty, to jest temat prawny, to jest temat, który nie podlega dyskusji. Reszta jest wymysłem człowieczym, kłamliwym wymysłem człowieczym. A zatem zamiast usiłować być dobrym, trzeba przyjąć niezasłużoną ofiarę Jezusa i przestać kozaczyć. Ludzie, z czym tu w ogóle kozaczyć? 70% wody, 6% użytkowności mózgu. Ludzie, my się normalnie nie nadajemy do tego, żeby żyć. My w ogóle, że my żyjemy, to jest jakaś nadnaturalna rzecz. Co widziałem? Ty do mnie mówisz? Widziałem. I bardzo dobrze. Nie ma żadnego problemu. Tak. Widziałem. To jest bardzo ważne. Kiedyś, przyjaciele, tutaj w Polsce, za czasów komuny, był taki ksiądz. Akurat ten ksiądz był narodzony z Bożego Ducha, co się czasem zdarza. Ten ksiądz też był poetą, pisał piękne wiersze. Ale nienawidziło go SB. Wzięli go na przesłuchanie, tego księdza. I ten oficer SB mówi, proszę księdza, no przecież ksiądz jest wykształconym człowiekiem. Ksiądz jest doktorem teologii. No ustalmy to raz na zawsze, przecież Boga nie ma. A ten ksiądz do niego mówi, no ale ja go widziałem rano. No i teraz co? Ktoś powie, kłamiesz, udowodnij. Udowodnij mi, że kłamie, że widziałem Boga. Udowodnij mi to. Ktoś powie, ty też mi musisz udowodnić. Ja ci nie muszę udowadniać, ja ci głoszę.
albo przyjmiesz prostą prawdę, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i wstał trzeciego dnia z martwych w ciele i uznasz Go Panem swojego życia, albo masz przesrane. To proste. Prawo albo lewo. Przecież to jest kwestia wyboru. Chcesz zobaczyć? To uwierz. Najpierw wiara, potem widzenie. Ja się w ogóle regularnie widuję z Bogiem. Wykluczone zatem jest przechwalanie się z uwagi na przestrzeganie jakiegoś prawa opartego na uczynkach. Ale należy się chlubić tym, że przestrzega się prawa wiary. Prawo wiary to proste prawo. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Przeświadczeniem o tym, czego nie widać. Prawo wiary. A potem idzie doświadczenie. A nie mówienie, jaki jestem dobry, jaki jestem porządny, co ja zrobiłem albo co ja nie zrobiłem. Kiedyś taki człowiek do mnie przychodzi. Pamiętam, wtedy siedziałem w więzieniu, ale już jako nawrócony człowiek za stare rzeczy. I ten człowiek do mnie mówi, ale ja uratowałem kobietę, która się topiła. I co teraz? Ja mówię, no, normalnie jesteś ratownikiem. I co? Bóg mnie nie wpuści do nieba? Ja mówię, nie, no pójdziesz do piekła normalnie, jak każdy ratownik, który nie poznał Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ty jesteś dobry ratownik. Ale jesteś martwy duchowo człowiek. Jesteś pyszną postacią, bo opierasz się na swoich uczynkach. Kto ty jesteś? Czego ty kozaczysz? Wniosek zatem jest taki. Człowiek może być uznany za sprawiedliwego tylko wtedy, kiedy zaufa Bogu, czyli uwierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek uczynkami prawa. Wtedy człowiek jest sprawiedliwy. Zrób prostą rzecz. Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, ja się nadaję do tego, żeby mnie zutylizować. Nic nie umiem i nic nie wiem. Jestem matą bity w ciemię. Zrymuj. Od razu się lepiej poczujesz. I powiedz, Boże, ja wierzę w to, że dałeś mi łaskę, abym bez względu na to, że jestem kompletnym zerem, mógł po śmierci wejść do nieba, a tu na ziemi prowadzić zwycięskie życie w mocy Twojego Syna. Przez to, że przyjmuję niezasłużoną dla mnie przychylność, czyli łaskę. Rozumiesz? Co mnie Kaczyński interesuje? Kaczyński ma swoją robotę, ja mam swoją. Niech każdy się zajmie swoimi sprawami. Czy Bóg jest Bogiem tylko dla Żydów? Pyta Paweł, który sam był Żydem. Czy nie jest też Bogiem ludzi pochodzenia nieżydowskiego? Tak, jest Bogiem również dla ludzi pochodzenia nieżydowskiego. Bóg, przyjaciele, to nie jest wymysł izraelskich teologów. Nie. Bóg jest Bogiem Twoim i lepiej, żebyś to uznał. Bo przecież jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych z powodu, że Mu ufają i nieobrzezanych również z powodu tego, że Mu ufają. Wiecie, Izrael nie wejdzie do nieba dlatego, że jest Izraelem. I żaden człowiek nie wejdzie do nieba dlatego, że jest porządnym człowiekiem. Nie można się powoływać na to, że jest się kimś. Ja jak często głoszę Ewangelię, ludzie mówią, wiesz, ja znam Boga od urodzenia.
Ja mówię, od urodzenia znasz diabła. To jest prawda o tobie. Od urodzenia znasz diabła i od urodzenia służysz mu jako jego kundel. Od urodzenia to robisz. Z Bogiem spotykasz się później, kiedy uwierzysz w Jego Syna jako swojego Zbawiciela i uznasz Go jako Pana. To jest nieco później. No wiesz, ja jestem katolikiem. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi? Kim Ty jesteś? Zawsze jestem katolikiem. Ja mówię, ale Jezus nie jest katolikiem. Jezus nie jest protestantem. Jezus ma wywalone na religię. To Bóg. To Bóg. To Bóg. On oczekuje zaufania. On oczekuje, że mu uwierzysz. Czy zatem przez to, co głosimy, usuwamy wszelkie zasady, które ustanowił Bóg na rzecz zaufania Bogu? Nie. Lecz ustawiamy prawidłowo obie zasady, aby ludzie ufający Bogu mogli z nich korzystać. Oto my, ruch apostolski, który przywraca ludziom możliwość prostego wejścia do nieba. Prostujemy wszystko to, co zostało do tej pory wykrzywione. I chcemy, żebyście z tego korzystali. Tego uczył Paweł i to powtarzamy po nim. W sposób najbardziej zrozumiały, dla najbardziej prostych umysłów. Ludzie, ten, kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. Przyjmij moje słowa, a w twoim życiu nastąpi zmiana. Zmiana. Totalna zmiana. Staniesz się innym człowiekiem z innym życiem. Oto słowo dla ciebie. Możemy tak zrobić, jak znacie to z tradycji. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Można taką zrobić melodię, nie ma problemu. To jest proste. Wiesz, co się liczy? Treść! Chodzi o to, żeby nie myśleć, że gówno to cukierek. Chodzi o treść. Słowo Boże dzisiaj zostało ci powiedziane. Tak prosto, że prościej nie można. Zostań z tym i skorzystaj z tego. Amen.